Mogę go upokorzyć, spoko. Pokrzywa, elegancko. Genialne. Ona wygląda podejrzanie. Ale ona jest paskudna. Nie, ale ohydne, fu. Jakiś zastrzyk z penicyliny by się przydał, czy coś. Oh shit. Do śmietnika się pewnie schował. To jest jak pain spray. Jak pain spray w GTA. Jak będzie mnie ktoś gonił, to chowam się do śmietnika i elegancko. Wanted level znika. Genialne. Moi kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Hubston i dzisiaj zaczynamy sobie nową grę właśnie na kanale Czytaj Bully, edycja polska, także mamy polskie napisy, mamy 60 FPS-ów, ponieważ spatchowałem sobie grę, żeby właśnie 60 FPS-ów było. No i co? Będziemy nękać, z tego co mi wiadomo, małe dzieci i błechacić piękne młode dziewczyny. Także moi kochani, zapowiada się doskonale. Przechodzimy, myślę, do startu. Zaczynamy fabułę. Mam nadzieję, że w tym momencie wczytają mi się napisy, ponieważ zauważyłem, że napisy możemy włączyć dopiero po tym, jak zaczniemy gameplay, a nie podczas tego początku, podczas menu, tego głównego, wstępnego, jak wchodzimy do Bully'ego. Napisy i tak dalej nie działają. Zajebiście. James? What? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, James, please be nice to your new stepfather. No dobra, tu ogólnie nic takiego się nie dzieje na początku, w ogóle nie wiem czemu cały czas ekran jest na początku czarny. Nie wiem z jakiego powodu, natomiast tam była cutscenka chyba właśnie z Jimmy Hopkinsem, czyli głównym bohaterem. O, działają napisy, zajebiście. To za chwilkę wam powiem, o czym była mowa na początku. You must be the Hopkins boy. Where'd you come from? Oh yeah. We've been expecting you. Wiadomka. Bullworth Academy. I'm sure you'll be very... Ej, to będzie dobra gra, ja to czuję. Indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. Ooh. The headmaster is expecting you, Hopkins, in his study. Spoko. Okay. His study is over there, boy, in the main building. Don't keep Dr. Krabblesnitch waiting. Krabblesnitch? Co to za nazwisko? Krabblesnitch. Ciekawe, jakie jest tłumaczenie na polski. No dobrze, ogólnie spoko, no musimy iść do dyrekcji. Myślę, że tam będziemy dość często wzywani, więc dobrze wiedzieć, gdzie to miejsce jest. Tu widzę, że mamy chyba pierwszych typów, którzy chcą dostać wpierdziel od nas, także spuszczamy im łomot, żeby już na początku złapać szacunek wśród innych uczniów. Czy ja mogę jakoś namierzać? Mogę, zajebiście. Ej, gościu, puść mnie. Ej, od samego początku mogę takie fajne rzeczy tu robić? Chyba tak. Nie tego, tego już zostaw. On ma już dosyć. I dawać jeszcze tego typa. I cyk, i pobici. Ej, właśnie, tu widzę, że tu, tak nawiązując do GTA, jest coś, co chyba funkcjonuje na zasadzie takiej tam policji, nie? Czyli ci cali pretekci. Tak to się mówi? Chyba tak to się mówi. Boże, już takich podstawowych snów pretekci. Prefekci. O, w tym momencie mi się przypomniało. Ja już co nieco o tej grze sobie poczytałem, ponieważ no przed nagrywaniem warto to cokolwiek wiedzieć. Także jakieś tam zalążki znam. Oczywiście za chwilę wam o tym też powiem. I niestosowny ubiór mamy. Tak się tam wyświetliło. Przynajmniej. Aha. What? Aha. What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti. Graffiti. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never That's me. Seen a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever. Zobaczysz, gościu, na co mnie stać. Niebawem. I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you, at making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy, a feeling you and I are going to be great friends. Nie powiedziałbym. That nose clean, boy, or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, Master. And I got your tea. To jest ta sama, co nas chyba przywitała na początku, nie? No more than you deserve.
Headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Coś mi się wydaje, moi drodzy, że pani Danvers ma słabość do pana Krabblesnitcha. I chyba to o nim wspominała w początkowej cutscence. Tak coś się zdaje. No okej, spoko. No nic, poznaliśmy prawdopodobnie osobę, z którą będziemy się spotykać często. No i zajebiście. To wskazuje chyba na to, że wszyscy protagoniści serii GTA uczyli się właśnie w Bulwark Academy. Oh yeah. Ale jaka morda, nie? Ten cały Hopkins ma taką twarz takiego typowego szkolnego rzezimieszki, nie? Okej, jeśli cel znajduje się i oczywiście już nie zdążyłem przeczytać, aczkolwiek podejrzewam, że to było coś na zasadzie tego, co jest już w GTA, czyli oczywiście gdy jest strzałka w dół, to musimy iść w dół, a jak jest strzałka w górę, no to znaczy, że cel jest na górze i tyle, także tutaj chyba, że największej filozofii nie ma. Naciśnij, oj, co ja zrobiłem fajnego, ej, to jest dobre, dawać tego grubasa, zobaczymy, pyk, ale w dupsko dostał, o Boże. No nic, musimy iść, widzę, do Boys Dorm, czyli do dormitorium, czy jakoś tak się to nazywa, chyba, nie? No to chodź. O tak, bitka, cyk, a, dobra, okej, okay. W ten sposób trzymamy gardę i on chyba nam nic nie może zrobić, taki typo, oczywiście ten, który w nas uderza. Okej, tak się bijemy, tak chwytamy, ciosy w klinczu, elegancko, to już mi się udało, to było kozackie. Dawaj, chodź tu, cyk, 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 cyk i pchnij. Ej, dobre to jest, powiem wam, że... Styl walki jak w Sleeping Dogs, prawie że. Kiedy użyjesz panelu... A, mogę go upokorzyć, spoko. Pokrzywa, elegancko. Aż mu z ręki dym leciał. Genialne, genialne. Trzeba było na niego napluć jeszcze. Jakiś Tarzan. No już idę założyć. Panie prefekcie, idziemy założyć mundurek, żeby nie było. Ej, Slytherin! Jakiegoś węża ma w godle. Co to jest? Czy żeby nawiązanie do Harry'ego Pottera, moi kochani? No tak właśnie wyglądasz, typie. Relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me. Spoke. In a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You're gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? To jest taki typek, który chce być jakimś tam bossem? Ej, no gościu, zostaw mnie w spokoju. Do automatu podchodzimy i kupujemy napój i to prawdopodobnie będzie regenerowało nasze życie. Tak, to jest taki typek, który chce zostać jakimś tam bossem, ale ogólnie z kmiotem i nie może tym bossem zostać. Na takiego ten typ wygląda. W sensie wyżej sral niż dupę ma, o, tak to się ładnie mówi. Okej, spoko, tu będziemy pewnie zapisywali swoją grę, tu będziemy sobie a nie, tu... Aha, czyli moment, czyli ja nie wiem, gdzie będę zapisywał grę, tak myślałem, że na łóżku, bo to jest chyba mój pokój, tak? Okej, okay, mundurek szkolny, pijama, może w pijamie, jaka w ogóle pijama, ja! Własny ubiór to prawdopodobnie jak coś sobie tam skomponujemy, to wtedy będę mógł sobie zapisywać to jakoś, nie? Tak obstawiam? No dobrze, mundurek założony i... Hey, how you doing? Aha. You must be the new kid. I'm Pete Kowalski. Pete Kowalski. Pete Kowalski jest pewnie Polakiem. Zakładam. My parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bulworth. It's a dump. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act. Fuck you. What's your problem? Well, ADD primarily, but also life. My parents, this school, Western civilization, but... Ej, tu nawet widzę, że będzie chyba jakaś fabułka. A tak na ten temat myślałem dość dużo, za chwilę wam powiem. Zostaw młodego gościu. Petey, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? Look at you.
Leave me alone, Gary. I'm really self-important now that I finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through. To dobrze, tak ma być. Inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Oh, now look what you've done, Pete. Jimmy can't stand you already. Wypadł z mojego pokoju, goście. Ciekawe, czy będziemy mieć nowe safe house'y w przyszłości. To jest w ogóle, nie? Czy będziemy musieli zawsze siedzieć. Co to jest? Dziennik zapisu. Ale fajnie, czy ja będę mógł tutaj sobie zapisywać postęp? Zajebiście, to się przyda. Ciekawe, czy będę mógł zapisywać w już 1% tak szybko? Czy będę mógł zapisywać w każdej chwili to wszystko? Tu prawdopodobnie będę mógł sobie spać czy coś, o tym też czytałem, że trzeba będzie przesypiać do kolejnego dnia. No i tak, o tej fabule chciałem co nieco powiedzieć, bo powiem wam, że jak tak zainstalowałem sobie właśnie Bully'ego, to mówię, kurczę, jaka to może być fabuła, nie? No bo w sumie... No co, no jest tam jakiś tam młody chłopaszek, który prawdopodobnie dużo narozrabiał i przez to musi być w tym całym Bullworth Academy i w ogóle, ale no, jaka to będzie fabuła, no ciężko było mi jakby domyślać się czegokolwiek, nie? A tu się okazuje, że takowa będzie. W GTA było to oczywiste, nie? Był jakiś tam główny bohater z przeszłością. A spoko, to... Oprowadzaj. Tak, był jakiś tam główny bohater z przyszłością i dalej poznawaliśmy jego losy, tak? Ej, zostaw mnie, typie! Gdy ktoś cię zaczepia, spróbuj się wykpić przeprosinami. Okej, naciśnij A, aby przeprosić. Co? Ja nie mam hajsu, a mam. 50 dolców, spoko. I co, haracz mam płacić? Nie, no nie, ja tu nie będę haraczy płacił w tej grze, co to ma być? Zostaw mnie, grubasie. Co za koleś. A, dobra. Czyli jak coś odwalimy, to możemy przeprosić albo takiego typa, albo tego całego prefekta. Znaczy jak tam się nazywa? Chyba prefekt. Włamuj się do szafki. Ej, zajebiste, dawać, otwórz zamek. No to... Mi się wydaje, że nie będziemy z tych przeprosin zbyt często korzystać, ponieważ ja będę nieuchwytnym celem. Ej, to otwieranie jest całkiem spoko. Będę nieuchwytnym celem i dla takich dużych szkolnych rzezimieszków. O, wanted level to jest taki, ala, jak z GTA. I nieuchwytny także dla prefektów. Ej, no, ej, nie, gościu, zostaw mnie w spokoju. Tamtego goni. Do śmietnika się pewnie schował. Zgadłem. Wiedziałem, że o coś chodzi, że śmietnik jest pokazany. Co, mogę się tutaj rozglądać. Spoko, spoko. Pyk, 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 ale tu nikogo nie ma. Czyli mogę wyjść, tak? Mogę wyjść, spoko. Czyli jak oni będą mnie gonić, to jest jak pay and spray. Jak pay and spray w GTA. Jak będzie mnie ktoś gonił, to chowam się do śmietnika i elegancko. Wanted level znika. Genialne. Podoba mi się. No dobrze, gdzie musimy biec? Musimy biec cały czas za Garym. Ogólnie Gary nas oprowadza, tak? Także musimy być tutaj cały czas bezpośrednio za nim. Ona wygląda podejrzanie. Okej, spoko. Jak mogę z nim porozmawiać? Aha, w ten sposób, by się przywitać. Tobie już czekoladek wystarczy, babo. I co? A, odzyskaj czekoladki Eunice, spoko. Kieruj się w stronę widocznej na radarze ikony, aby dotrzeć do celu, spoczko. Ta ikona jest tam, czyli muszę dla tej całej Eunice, tak chyba ona się nazywała, odzyskać czekoladki. O Boże, ale ona była brzydka, łe. Ale nawet nie taka brzydka, tylko jakiś taki syf na twarzy miała dziwny. Chydne to było. Przyjść do Konstantinosa, a okej, okay, dobra, spokoj, co? Upokorzmy go. I pokrzywka, elegancko, gościu. Zwróć czekoladki Eunice, spoko. Co? Ej, coś mogłem włączyć tutaj? Mogę ręce umyć nawet. Jeżeli zapomniałeś, co jest twoim celem, naciśnij strzałkę. Spoko, zwróć czekoladki do Eunice. To na początku jest mega istotne, będę musiał się tego dobrze nauczyć, żeby potem cała ta gra moja była płynna, bo to jest ważne. Myślałem, że on coś ode mnie chce, czegoś ode mnie chce. No i co, zwracamy czekoladki Eunice w takim razie. Ale ona jest paskudna. Nie, nie! Ale uchydne, łe, fu!
Gościu! Nie, to było przegięcie. Jakiś zastrzyk z penicyliny by się przydał, czy coś. Się boję, że ona nam przyniosła jakiegoś parcha, czy coś w tym stylu. O Boże, ohydne to było, fuu! Jimmy, jesteś ohydny, ohydny, ohydny do potęgi. Dobrze, lecimy na stołówę, zobaczmy, o co tu chodzi. Pora karmienia w zoo. No, to w sumie jak w rzeczywistym świecie. Jaka cizia. Ja. Ej, no jak to nie jest godło Slytherinu z Harry'ego Pottera, to ja się poddaję na 100%, nie? A ci wyglądają jak ci z mafii, nie? Ci, co jeździli hot rodami. Last but not least. No, ja bym się bał. Lekcje, fajnie. Ja nieco czytałem o tych lekcjach i chociażby z tego, co mi wiadomo, można chodzić na wagary, czyli wcale nie musimy chodzić na lekcje, lecz lepiej chodzić, ponieważ te lekcje dają jakieś tam benefity nam w postaci chociażby czego, tego nie wiem, bo nie pamiętam. Ale tak, na lekcje będziemy chodzić. Zegar w lewym górnym rogu daje, znaczy pokazuje godzinę o 9:30. Tam było coś napisane, że chyba lekcje popołudniowe są od 13:30, a te pierwsze są od 9:30 do 11:30, 11:00, jakoś tak. No dobrze, nic, idziemy na lekcję. Jesteśmy 20 minut przed czasem, to jest w ogóle hit. Jesteśmy pilnymi uczniami. Chemia! Chemia może być ciekawa, ja ogólnie chemię zawsze lubiłem. Także będę sobie radził pewnie tutaj dobrze. Ale zapewne to nie będzie bazowało na wiedzy z chemii, nie? Aha, czyli muszę naciskać przyciski. Tak, to już kojarzę, bo to też widziałem gdzieś. I tu chyba będzie im dalej w las, tym ciężej. W sensie będzie więcej przycisków, będą one szybciej mijały i po prostu te lekcje chemii będzie ciężej zdawać. A, no i co tam za miksturę żeśmy naważyli? Chyba na piąteczkę zdane było, co? Nawet jednego błędu nie popełniłem. O, petardy, ale fajnie. Użyj znajdującego się w twoim pokoju zestawu chemicznego, aby wytworzyć petardy, chyba tam było napisane, tak? Naciśnij, aby rzucić. A masz, dziadu. Kurde, ty, niebezpieczne to jest. A gości w ogóle nie zareagował. Uciekamy. Dwóch nas goni. Oh shit. Zostawcie mnie w spokoju. Co za luje. Ale tu będą jaja, już mi się podoba. Ej, zostawcie mnie. Zostawcie mnie w spokoju. Trzech goń mnie typa. Wchodzimy w misję. Zostawcie mnie w spokoju. Co to było? Pan Krabble Snitch, czy jakoś tak? Jakiego zachowania? Nonsense. That's just school spirit. Hijinks. Why, in my day, we felt nothing of castration. Przed chwilą gościa rzuciłem petardę do matu. Zwykłe figle, nie? Gość mógł rękę stracić. You might learn something. Can I go now, sir? On your way. Okej, spoko. W ogóle miałem wam dać znać, zapomniałem zupełnie o tym. Za chwilę wam powiem. Screw you, new kid. This is what we do to teachers' pets around here. You better not. Come here, you little. Yeah, come and get me. Chodź tu, gościu, nie będziesz nas strzelał z pukawki jej. Z pracy nas walną. No właśnie, miałem was się spytać i poprosić o to, żebyście zwrócili uwagę, czy mam coś zmienić, jeżeli chodzi o dźwięk, czy coś. Czy przykładowo dźwięk z gry nie jest dla was za głośno, mój dźwięk, czy mój głos, w sensie, jaki wydobywam z siebie, może jest za głośno, dawajcie śmiało znać. Czy wam odpowiada też kamerka, dajcie znać. Wszystko to będziemy sobie dopasowywać, dostosowywać pod was, żeby wam po prostu się to oglądało wszystko dobrze. Czekajcie, zmienię sobie broń, chyba tymi, tak? I tam, nie tak miało być. Dawaj, chodź tu, gościu. Namierzymy typa. O ty, nie. A, mam zła przeciwnika i... Gdzie jest śmietnik? A, tutaj jest śmietnik, chodź tu, typie. I co, jak ja mam go wsadzić tutaj? Ha, dobre! Jak się zaklinował fajnie, spoko, otwórzmy bramę. No powiem wam, że mięśnie pan Hopkins ma całkiem duże, to musimy chyba obejść.
Gonimy tego typa, za chwilę mu pokrzywę walniemy. Fuck, nie mogę się wysłowić. Pokrzywę mu taką walnimy, że będzie miał nas dosyć już do końca życia. Dawaj, typie. No zostaw mnie, gościu. A masz. Ej, ale powiem wam, że ten system walki, on oczywiście nie jest jakoś tam zbytnio, nie wiem, dopracowany i zbytnio... Chociaż w sumie zależy, co kto lubi, ale jest przyjemny. To przede wszystkim, to chciałem powiedzieć, że jest przyjemny i będzie nam przyjemnie się z tymi gościami biło. Chodźcie tu, jak mnie zaatakował, ty typie. Masz, gnoju. Cyk, 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 cyk. No, ja mam nadzieję, że tutaj będziemy mogli się nauczyć jakichś fajniejszych ciosów. Czekajcie, ej, tego spróbujemy upokorzyć. Tak, mam nadzieję, że będę mógł się nauczyć jakichś tam ciosów. I cyk. No nie, ej, zostaw mnie, typie. No. Ej, ja go chyba nie mogę upokorzyć. Czemu? Bez sensu. Cyk. Okej, spoko. Podnieś broń. Możesz rzucać we wroga cegłówkami lub pokrywami od śmietnika. No to może być spoko. Y podnieś, tak wyceluj i tak rzuć. Spoko. To jest pokrywka od tego od śmietnika, dawaj. Bierz, bierz, bierz. Ej, no czemu ja nie mogę go namierzyć, bo on mnie zabije. Tą pukawką swoją. O, masz. Ej, jak to fajnie lata. Ej, odrzucił? Chyba odrzucił we mnie. Namierzmy go. Cyk. A masz, gnoju. Giń, typie. Ale fajne. Zdobyłeś proce. Zajebiście. Okej, spoko. To chyba tutaj dostanę pozytywne, nie? Aby zobaczyć wskaźnik szacunku, naciśnij back i przejść do sekcji status. Dobrze, myślę, że o tym zapomnę dość szybko. Za pomocą przeglądaj aktywne cele. Proca. No, tak patrzę, ile już nagrywam, ale chyba jeszcze proce to będziemy mogli zrobić. Mi się wydaje, że te odcinki Beam Cola, ciekawe do czego to. Myślę, że te odcinki moje będą trwały, nie wiem, 25, od 25 do 30 minut. Tak obstawiam. Czy ja tu mogę sobie na skróty pójść? No nie tak, tak chyba. Nie mogę. Ej, są lekcje, ja... Wagarując, o to jest to, o czym mówiłem. Wagarując, opuszczasz zajęcia. Jeżeli prefekt cię złapie, wrócisz do klasy. Tak, czyli, ale to jest spoko, bo wtedy nas teleportuje to na zajęcia, nie? Ale podobno z jakichś powodów to też nie jest dobre. I ja nie wiem, czy to nie było. Znaczy, nie tyczyło się tego, że gdy będziemy zbyt często łapani, to przykładowo ci cali prefekci będą nam zabierali nasz ekwipunek. Tak może być. W ogóle piszcie mi wszystko, co wiecie o tej grze. Shit, spadł mi kciuk z analogu. Tak, jeżeli macie jakieś sugestie i typu tego, znaczy tego typu rady, bądź ogólnie rzeczy, które uważacie, że powinienem wiedzieć, to mi piszcie, nie? Bo ja sobie będę to czytał i też będę wiedział na przyszłość, co przykładowo robić, co nie. I podobno ta cała lingwistyka jest też mega ciężka. I też w ogóle na tych lekcjach to ja z siebie debila będę mógł zrobić czasami. Spoko. Bo są takie przedmioty jak geografia. Tam chyba trzeba się wykazać wiedzą. Użyj jak najwięcej polskich słów przed końcem lekcji. Nawigacja, wybierz literę, usuń literę, przemieszaj litery i informacje. Spoko. Kontynuuj. Aha, zajebiście. Czekajcie, tu już jest jakby ułożone samo, smyk. Tego się boję. Może syk? Albo szyk? O, szyk może będzie. Szyk powinien być. O, syk też był, zobaczcie. Zobaczmy szyk. Szyk powinien być, tak mi się wydaje. Spoko, ciekawe ile procent potrzebuje, żeby tę lekcję zaliczyć. Kamys? Boże, jakie to jest ciężkie. Czekajcie, może Msza i już widzę kolejne, to będzie myk. Spoko, msza. No, póki co idzie chyba spoko. Mak, mam jeszcze ponad 2 minuty, będzie też, tak mi się wydaje, zobacz. Boże, nie tak. Usuń, my, ak, powinno być, jest ok, spoko. Co tu jeszcze jest? Zyk, szmyk, szyk, msza. Mysz będzie, o. Mysz będzie na pewno. Boże, jakie to jest ciężkie, jestem cały spłucony już, nie? Od myślenia. Mysz. Ej, myszka jeszcze będzie, o.
Elegancko. Nie, to jakoś idzie względnie, myszka. O, zaliczone, uff. A tak się bałem tej lingwistyki, bo mówię, wziąłem tyle niepochlebnych opinii właśnie na ten temat. Co tu jeszcze można byłoby zapisać? Mamy jeszcze jakieś słowo na trzy litery, ale ono wcale może nie być takie proste. Czekajcie, maksyk. Tutaj jeszcze może coś... Ej, czekajcie, bo w sumie dużo było na S, na M. Właściwie tylko były na S i na M, może coś na Z. Za... Ej, jakie to jest ciężkie, Boże. Czekajcie, K... Kasz? Kasza. Jakby było jeszcze jedno A, tak? Bo... K, A, S, Z... Nie no, kasz nie będzie. W sensie kasz od kaszy. W sensie dużo kasz. Wiecie, o co mi chodzi? Nie kasz. To się inaczej pisze, wiem o tym. Mak już było, tak, było. O Boże. Za... Może coś szy... Szymk? Szymek, jakby było E, to tak. Zamiast A. Ej, powiem wam, że totalnie nie mam pojęcia, co to można wstawić. Zak... Ka... Ma... Sa... Ale żeby był syk, w ogóle jestem w szoku. Może masz, o! Masz, jeszcze zdążę. Powinno być. Zobaczymy. Ej! My... A... Masz. O! 68%, elegancko. 68% to chyba ocena 3. Tak coś mi się zdaje. Dajcie znać, jeżeli się mylę. Albo jeżeli mam prawdę. Od teraz twoje przeprosiny będą skuteczniejsze. No wiadomka. Lingwistyka dobrze poszła, to... To umiemy się lepiej wysławiać. Przytrzymaj LT i A, żeby przeprosić. Co on powiedział? Pewprain? Coś dziwnego to było, coś dziwnego. No dobrze. Chyba się udało w takim razie. Czy ja mogę przejść jeszcze jedną... Znaczy... Nie wiem w sumie, bo na początku zacząłem i dość długo nie nagrywałem, ponieważ coś tam się kićkało i musiałem na początku ustawiać... Ej, myślałem, że on chce mnie pobić. Tak nie do końca wiem, ile nagrywam, ale myślę, że jeszcze misję pod tytułem Proca możemy przejść. Mamy chyba jeszcze jakiś tam czas, żeby położyć się do łóżka, bo o tym na pewno czytałem, tak? Że trzeba będzie chodzić do łóżka i chodzić spać. Nie jak w GTA, że nasz bohater może przykładowo nie spać 10 dni i jest okej, tylko tu trzeba będzie chodzić do łóżka i się wysypiać. Spoko. To może rzeczywiście przejdziemy sobie jeszcze tego questa o nazwie Proca. Powiem wam, że podejrzewam, na czym będzie on polegał. Hey man, what's going on? Not much. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. Jaki? My plan for us to take over the school. Mówiłem wam? Mówiłem? To jest ten typ człowieka. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? 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 What the? Can't you say anything else? You know what, Petey, you were right. Jimmy is pretty dumb. Oh, ty gnoju. Whoa, nothing. No, all I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. Relax, Jay. To samo. All he said was that you must be dumb, or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude, chill. No. Gary's taking everything out of context, man. Whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie, because you know what happens to liars? No, I'm not lying. We kick them in the balls. No, jej, prosto w jaja. Na podglądzie widziałem. Come on, Jimmy. To musiało boleć. Ej, dobrze Pitiemu. Od głupców nas wyzywa. Nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. No, to się jeszcze okaże, bo mi się nie wydaje osobiście. No, ale okej. Na czym będzie ten questik polegał? Idź za Garym pod stary szkolny autobus. Dobrze, no chodźmy w takim razie pod ten szkolny autobus. No, tak jak ustaliliśmy wcześniej, misja na pewno będzie polegała, nie wiem, żeby strzelać z procy, tak obstawiam, no bo po coś tą procę mamy. Zauważyłem, że często mi kciuk z analoga spada. Także no, wykorzystanie procy bez dwóch zdań będzie tu miało miejsce. No właśnie. Jaka muzyka fajna. Tu mogę naciągać, fajnie.
Ej, czyli to jest spoko, bo jak rzucałem tymi cegłami i tymi pokrywami od śmietników, to wtedy nie mogłem jakby ustalać mocy rzutu, a w tym momencie mogę właśnie rzucić, znaczy rzucić, strzelić mocniej albo lżej. Spoko, spoko. I widzę, że strzelanie z procy jest nielegalne, bo ci cali prefekci zwrócili na mnie uwagę. Szkoda, szkoda. Czekajcie, cyk, gnoju. Już mnie gonią. Ej, zostaw mnie, gościu. Zostaw mnie w spokoju. Ej, czemu ja tylko sobie z procy strzeliłem? Co za typo, no. Ej, czekajcie, jak... Dam mu nauczkę gnojowi. A masz! Ej, to jest genialne to wszystko. O Boże, ale zauważyłem spoko rzecz, że oni się męczą dość szybko, ci cali prefekci, także to jest fajne. Schowa się na drzewie, w porzo. Czekajcie, sobie tego typa jeszcze ustrzelimy tego. Masz, gnoju! Nie dostał, oszukista! Wchodzimy na drzewo, to nas nie złapie chyba, nie? No, no, no. Szybko, szybko! Szybko, 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 bo nas złapie. Ej, w sumie szkoda, że tego typa zaatakowałem, bo była fajna muzyczka, a w tym momencie się ona wyłączyła. Usiądź na gałęzi, obróć się. Obracanie działa. Musimy chyba bardziej tutaj jakoś sobie usiąść. I co? Będziemy musieli... Ej... Masz, gnoju! Co za typu? Ogórz mięśniaków. Okej, to jest ten cały tryb celowania. No, obróć się! Jimmy! Nie umiesz. Nie... Ej, no co jest? Ej, jakie to jest głupie. Okej, naciągamy procę. Ja masz w łeb, gościu. Temu też strzelimy w łeb, a temu w jajka może, co? Ej, czemu tu nie mogę mierzyć? Ucelujemy tego. Cyk, a masz w jaja. I tego też w jajka może. Nie, ten dostał w łeb. O Boże, jaki to jest fajny. Ej, dawno się tak fajnie nie bawiłem przy jakiejś grze. No oczywiście w Vice City Stories też było genialnie, ale tam było dużo wkurzania. Tutaj jest czysta zabawa. Chyba, że... Te misje będą za niedługo dużo cięższe. Ej, dlaczego ja nie mogę tego gościa przycelować tutaj, co? Co jest? O, 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 było, było, było. Ej, to coś tutaj jest zepsute, mi się wydaje. Bo ja nie mogę w lewo dać. Psuło coś się. O, 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 o. Lepiej tak. Masz, gnoju. Nie pozwoliłem wam się zatrzymywać, a tu wszyscy uszkodzeni leżą. Zwijają się z bólu. Mam potężną procę. Ej, co to za efekty świetlne, jakieś dziwne. Za pomocą strzałki w prawo przeglądaj zadania. Uratuj Algiego. Nie znam Algiego, nie wiem kto to jest. Zwróć uwagę na migającą ikonkę. Za pomocą tej ikonki coś tam, nie wiem co. By zeskoczyć z drzewa B, spoko. No dobrze, moi kochani, mi się wydaje, jak tak patrzę na już minutę tego odcinka, że to byłoby na tyle. Ja spróbuję sobie grę zapisać, bo chyba mogę między zadaniami. Tak mi się coś zdaje. Więc za chwilę to uczynię. No i co, widzimy się na kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że błagam o to wręcz, że ej, zostaw mnie typie, że ta seria wam się spodoba, ponieważ wydaje mi się, że w tej grze będziemy się bawić doskonale. Gra mi się na początku świetna, znaczy bardzo spodobała, jest świetna i tyle. Dobrze, to byłoby na tyle. Dzięki, że byliście, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej.